Witamy, drodzy Państwo. Co, Andrzeju, dzisiaj rozmawiamy jak dwóch niezaszczepionych. Tak, no jesteśmy... Ale... No, chyba, że ty. No ja nie jestem. No ja też nie jestem celebrytą, więc gdzie? Nie jesteśmy obaj celebrytami. Jeszcze, musimy poczekać. Ale powiedzmy lepiej, dzięki Bogu jeszcze wieku też nie osiągnęliśmy właściwego, żeby nas zaszczepili. No i tutaj to może lepiej... Pomijamy ten wątek? Okej. Okay. Ale szczepimy się. Tak, szczepimy się. Czekamy karnie w kolejce. Czekamy jak wszyscy na szczepionki. Czekamy karnie w kolejce. Moi teściowie, trochę prywaty, właśnie się wczoraj zaszczepili. A mają już swoje lata, bo są po 80, czują się dobrze, pozdrawiam przy okazji. To troszeczkę było prywatne. Andrzeju, ale już tak bardziej poważnie. Cyfry, jeżeli chodzi o koronawirusa w Polsce, są takie już dosyć łagodne, ale u nas jest kiepsko, jest bardzo kiepsko. Dzisiaj 483 nowych zakażonych, 10 ofiar. W Olsztynie aż 102 osoby, to bardzo dużo. I olsztyńskie razem z kujawsko-pomorskim największy wskaźnik zachorowań na 10 tysięcy mieszkańców. Ty rozmawiałeś ostatnio z szefem naszego sanepidu, tekst jest w dzisiejszej gazecie. Dlaczego my? Zadałem to samo pytanie i usłyszałem, że tak. Rzeczywiście, no, pan doktor zwrócił uwagę, że dyrektor Dzisko, że chyba zawodzi brak dezynfekcji rąk, nieprawidłowe noszenie maseczek, ale też no, ta tęsknota za kontaktem, za bliźnimi, jak to określił, czyli lgniemy do siebie, nie trzymamy dystansu, no to powoduje, że ten wirus się szybciej rozprzestrzenia niż w innych regionach. No, nie wiem. Czyli właściwie nie można powiedzieć tak dokładnie, dlaczego u nas. Dlaczego u nas, bo ta północ generalnie jest taka troszeczkę teraz statystyka gorsza, ale jesteśmy my, jest Kujawsko-Pomorskie, no to już od paru tygodni ładnych. My jesteśmy cały czas w czołówce. Było nawet tak, że byliśmy na pierwszym miejscu w tym wskaźniku na 10 tysięcy mieszkańców liczby zachorowań. Czyli właściwie nie da się tak wytłumaczyć, powiedzieć, dlaczego teraz my, a no, wcześniej były góry, tak? Pamiętamy, my żeśmy, mówiliśmy sobie, że jesteśmy jakąś zieloną wyspą, że zachorowania tam gdzieś uwierzyliśmy były. W to, że jesteśmy zieloną wyspą, ponieważ jak byłem, kiedy Gołdap długo opierał się jako jedyny powód, tak. Gdzie nie było żadnego przypadku. Był jedyny w Polsce. Tak, długo, to byłem akurat na pięknej górze w Gołdapi i tam na przykład widziałem, jak tu, no, ci goście podchodzą do sprawy maseczek. Ja byłem w maseczce, reszta bardzo była zdziwiona, że my z żoną siedzimy w maseczkach. No nie wiem, jakbyśmy przyjechali. No myślę, że teraz to się zmieniło oczywiście, bo mają też przypadki, ale to była kwestia właśnie podejścia, o którym pan doktor Blisko zwrócił uwagę, że podchodzimy trochę nonszalancko. No wcześniej tam uwierzyliśmy, że nie ma koronawirusa. Niektórzy mówili, że już po epidemii jest. No to tak szybko to fajnie podziałało na nas, że tak się poczuliśmy mocarnie, a tu nagle koronawirus przyszedł. No dlaczego? Ale do nas przyszedł na końcu. No dlatego, że u nas jest też i mało zaludnienie, no chyba może to też może trzeba stąd, na to zwrócić że my jesteśmy uwagę. Mniej mobilni, jest nas generalnie mniej i do nas przyszedł na końcu, chociaż pewien złośliwy polityk, którego imienia i nazwiska tej nie powiem, stwierdził, że nawet w koronawirusie jesteśmy na ostatnim miejscu, na szarym końcu. Ale to też zapytałem, kiedyś rozmawiałem o, dlaczego wśród rolników nie ma dużo przypadków koronawirusa. No to jeden z rolników odpowiedział, a widział pan koronawirusa na polu? No może i tak, na pewno koronawirus to Olsztyn o tym świadczy, że koronawirus tak. Rozwija się przede wszystkim tam, gdzie jest dużo ludzi. Tak, dokładnie. Ale okej, okay. Wspomniałeś o Gołdapi, przenieśmy się całkiem niedaleko do Ełku. No wszystko wskazuje na to, że ruch czy Stowarzyszenie 2050 Szymona Hołowni, marsz w naszym województwie, długi marsz rozpoczęło właśnie w Ełku, bo właśnie tam kilku radnych i miejskich i powiatowych dołączyło do ruchu Szymona Hołowni. To pierwsi radni, czyli pierwsze takie zdobycze, które 2050 ma w naszym regionie, ale czy to te transfery, czy te takie głośne transfery jak Joanny Muchy z Koalicji Obywatelskiej, czy one paradoksalnie jednak nie zaszkodzą dla Szymona Hołowni? Mówisz kłusowanie. Takie kłusowanie. Po partiach. Ja myślę, że to też niektórzy mówią, uważają, że ruch 2050 to jest właśnie dla niektórych szansa, żeby jeszcze tam dojechać do Sejmu na kolejną kadencję, w kolejnej kadencji, ale już tak mówiąc poważnie, nie, myślę, że nie. No, ten ruch w sondaże pokazują, że rośnie, dogania w sondażach już Platformę.
pytanie, czy przetrwa do 23 roku i czy, no i w jakiej kondycji, no bo nie zapominajmy, no bo wszyscy mówią, był Petru, tak, było już kilka, był Palikot. No także... wcześniej niektórzy mówili, była Polska Partia Piwa, Przyjaciół Piwa, to też tam wspominałem. Kołownia chyba by się obraził na to porównanie. Nie, no publicysta Szaumen, myślę, że nie. Ale problemem są, myślę, tak mi się wydaje, że dzisiaj największym problemem nie jest to, jak transfery, ale pieniądze, bo ruch nie ma subwencji, utrzymuje się z darowizn, w związku z tym robienie polityki bez pieniędzy jest trudne, no chociażby zaistnieć w mediach. No czasami no, ten marketing jest potrzebny. No. Ale nie myślisz trochę tak, bo jakby kiedy mówimy Hołownia, to myślimy też Koalicja Obywatelska, to jest taki splot, tak jak wcześniej to było z Palikotem czy z Nowoczesną. To złośliwi mówią, że to jest PO bis. Nie, ja myślę, że... Ale zastanówmy się. Ja obserwuję to w niektórych mediach, które sprzyjają powiedzmy opozycji, troszeczkę to widać niewiele Wyborczej. Ich jest. No, parę jest. Mówię tutaj o Wyborczej, ale w ostatniej Polityce jest na przykład taki artykuł, w którym jak gdyby redakcja Polityki no, postawiła już krzyżyk na Koalicję Obywatelską, bo autor tego tekstu napisał, że no, Koalicja Obywatelska nie wie, czego chce, jest jakaś taka odrętwiała, nie jest, to, że jej nie ma właściwie. No ale to dawno mówiliśmy o tym, że to jest Platforma i w sumie Platforma to koalicja, no bo tam jeszcze Nowoczesna. No tak, no w sumie to jest tożsame. I niewiele jeszcze inicjatywa, ale to... Ta nijakość, no jak długo można uprawiać politykę na nijakości? No tak, ale jakby też mówią, jeżeli mówimy o Hołowni, no. to jakby Hołownia głównym zagrożeniem jest dla Koalicji Obywatelskiej, ale też coraz częściej mówi się o tym, że jest zagrożeniem dla tego lewego, o ile tak można powiedzieć w przypadku PiSu, skrzydła PiSu. Ja tutaj nie mówię o politykach, tylko mówię o elektoracie, że Hołownia będzie zabierał też ten taki centrowy elektorat, taki wychowany powiedzmy na znaku, na więzi, czy na Tygodniku Powszechnym, który gdzieś tam koło PiSu mógł się kręcić. Nie wiem, czy w PiSu, czy w Ełku czytają Tygodnik Powszechny. No, no ale... tego też nie wiem, ale mam nadzieję, że czytają, bo to fajne pismo. Ale to jak gdyby inna rzecz. Natomiast no, na pewno jest też tak, że jeżeli patrzymy na scenę polityczną, mamy Hołownię, mamy też Konfederację. Cały czas zapominamy o Konfederacji, która depcze jednak po piętach PiSowi i wiele ruchów PiSu bierze się nie z tego, że PiS czegoś chce, tylko patrzy, co można zrobić, żeby zatrzymać w tych blokach startowych Konfederację. No, Platforma nie potrafiła zatrzymać w blokach startowych Hołowni, bo Konfederacja cały czas do PiSu no, to jest niebo i ziemia, tak. A Hołownia w niektórych sondażach nie tylko, że wyprzedza koalicję, a nawet jest partią numer jeden. Był już jeden taki sondaż. Myślisz, tak. Że żeby podsumować ten wątek, za 3 miesiące, jak będziemy rozmawiać o Hołowni, będziemy rozmawiać o Hołowni jako liderze opozycji, czy jako o kolejnym Palikocie? To znaczy, nie wiem, czy będziemy rozmawiali o Hołowni jako liderze opozycji. Na pewno będziemy rozmawiali o ruchu Polska 2050 jako liderze opozycji. Ponieważ ten ruch ma szansę urosnąć, być liderem opozycji. Bo to, że ruch rośnie w siłę, to nie jest aż taka zasługa pana Hołowni. To jest oczywiście doskonały, ja jestem z całym szacunkiem, showman, człowiek publicysta, człowiek, który no, uczy się też tej polityki i uprawia ją coraz lepiej, ale to jest też to, że jemu rośnie, no, mówię o ruchowi, to jest dowód tego słabości opozycji, która tak naprawdę przez ostatnie miesiące nic nie robi, żeby, znaczy mówię o tych partiach, które są, bo to jest przecież nie jest jeszcze partia, to jest ruch, żeby te wykorzystywać, żeby zdobywać coraz większy elektorat. Ale ja myślę, wracając do tego pierwszego pytania twojego tutaj, dla kogo jest zagrożeniem, to ja myślę, że Szymon Hołownia i jego ruch jest zagrożeniem zarówno i dla PiSu, jak i dla tych partii, które są po stronie opozycji tak zwanej. I tylko jest kwestia... No, ale też nie jest taki za bardzo wyrazisty. Kiedy mówimy o PiSie, to ja mam jasność, tak? Jakie ma stanowisko PiS w sprawie aborcji, w sprawie lockdownu. I to jest, można się z tym zgadzać lub nie, ale ja po prostu to wiem. Ale w budując koalicji ale, tak, ale budując... I Hołowni też, a Hołowni też. No, tak, ja zgadzam się. Dopiero teraz powiedział, co myśli o aborcji. Zgadzam się, ale to jest, na tym polega polityka. Nie zraża do siebie potencjalnych... No tak, ale to jest... On,
kolejna nijakość. Ale wiesz, nie, to chodzi o to, że prosty przekaz do tego członka, ewentualnie, który zwolennika, sympatyka, że nam ma się wydawać, że Szymon Hołownia ma takie same poglądy jak my. No to dobry marketing. I na tym właśnie polega ten marketing i na tym przyciąga zwolenników. I dlatego poparcie rośnie dla ruchu. Okay, takie jest moje zdanie. To zobaczymy, ale nadal jednak... I dlatego nie widzimy, nie artykułuje, chociaż w przypadku Kościoła, to mówię o tym stanowisku w sprawie rozdziału państwa od Kościoła, to wyraźnie powiedziane, co myśli, ale tak delikatnie. Okej, ale nadal jednak ten spór polityczny w Polsce jest dominowany przez Koalicję Obywatelską z jednej strony i PSL, a z drugiej strony przez PiS, czy tam jak to woli, Zjednoczoną Prawicę. I on się troszeczkę przeniósł, na naszym podwórku właściwie tak te spory polityczne były takie senne, że tak powiem, ale od paru dni mamy po prostu wysyp stanowisk, wysyp konferencji prasowych, i sporu takiego, no od dawna, te spory się tam gdzieś toczyły w kuluarach, natomiast publicznie właściwie my dawno nie mieliśmy takiego sporu w naszym regionie, sporu o to, to poseł Marcin Kulasek powiedział to w ten sposób, że rząd próbuje nas zagłodzić. Chodzi tutaj o pomoc rządową związaną z koronawirusem. No tak powiedział, PiS odbija piłeczkę i mówi, że wy nie wykorzystujecie tego, co wam rząd daje, a daje wam dużo. Jak ty, Andrzeju, to widzisz? Ja myślę, że zaczynamy powoli zbliżać się do 2023 roku, kiedy będą wybory. To są takie przedbiegi, bo wszyscy doskonale wiedzą, że te wybory rozstrzygną się właśnie w regionach. I teraz jest kwestia taka, nie wiem, ta narracja, ten spór jest coraz gorętszy rzeczywiście. Pojawiła się jedna konferencja, druga konferencja. Ja na to patrzę tak, że część polityków tutaj, samorządowców, ma poniekąd rację, nie godząc się na dużo mniejsze pieniądze, które płyną do regionu warmińsko-mazurskiego. No, nie wiem, czy to jest spowodowane tym tak naprawdę, jak mówi opozycja, że tu rządzi PO, PSL. Nie będę adwokatem diabła. Ja bym powiedział tak, że na Podkarpaciu, bo to... No, bo 452 miliony na 132, okay. Ale no, to jest ci z Podkarpacia mogą powiedzieć, no dobra, hola, hola, ale jak przez 8 lat rządziła Platforma Obywatelska, to wy dostawaliście te pieniądze, a my dostawaliśmy mniej. Teraz jest sprawiedliwie, teraz my dostajemy więcej niż wy wtedy, wychodzi to na zero. Nie, mi się wydaje, że nie można uprawiać polityki, dając pieniądze swoim, a każąc tych, gdzie nie rządzą nasi. Bo to jest to po prostu niesprawiedliwe wobec takiego regionu jak Warmia i Mazury, który jest jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce, gdzie się najmniej zarabia w Polsce i jeszcze mamy dostawać mniej pieniędzy. I na to mojej zgody nie ma. Nieważne, czy rządzi PO, PSL, czy Prawo i Sprawiedliwość. No, rząd musi widzieć, myśleć w kategoriach ponadpartyjnych. Region Warmia Mazury jest niedoinwestowany. Widzimy, jak ogromne mieliśmy zaległości w infrastrukturze. Dopiero teraz zaczyna się to powoli zmieniać. Między innymi funduszom unijnym. Tych o pół miliarda ma być mniej. No, marszałek mówi, no na to naszej zgody nie ma. Jutro są konsultacje. Zobaczymy, co w tej sprawie powiedzą organizacje różne z jutro naszego regionu. W piątek. Tak, w piątek. Piątek to będzie który? Piąty czy szósty? Piąty. Chyba piąty jutro jest. No jutro zaczynają się konsultacje w sprawie tego umowy partnerskiej dla naszego regionu. Ja przypomnę, to jest miliard 228 milionów euro, o pół miliarda mniej. No zobaczymy, być może rząd ma 7 miliardów w rezerwie, więc może jeszcze sypnie trochę groszy, no, mam nadzieję. Stąd, a dlaczego ten spór się zaognia? No, musimy zaistnieć, panie Igorze. No nieważne jak. Ale w sensie my? Czy... No politycy, no. Okej. Dobrze, Andrzeju. To są emocje polityczne. Ja bym chciał zakończyć troszeczkę łagodniej. Chociaż zgodnie z zasadą powinno być coraz ostrzej, ale zakończę łagodniej. No. Do poniedziałkowej Gazety Olsztyńskiej przygotowujesz tekst o tym, czy wędkarstwo może być szansą turystyczną naszego regionu. O czym napiszesz? No właśnie. O takiej rybie. A może takiej? Drodzy Państwo, żeby się o tym przekonać, czy to będzie taka ryba, czy taka ryba, zapraszamy do poniedziałkowej Gazety Olsztyńskiej. Andrzej Mielnicki, Igor Chrywna. Dziękujemy bardzo.